Może zerkniemy. Co to za problem? Śpieszy ci się gdzieś? 27 minut ci potrzebne jest? Śpieszy ci się? Spartiatik! Drugi odcinek. Mamon Sekiro. Było kiedyś. Czy będzie horror? Szansa jest na to, jak na każdą inną grę. Czyli żadna. Wszyscy dobrze się bali. Chociaż był wyjątek. Co ja mam robić? Powiedz mi. Co ja mam robić w takim momencie? No nic. Bronić się. Zobacz, nie ma też nic zrobić. Jak cię trzech atakuje, czterech, a oni tylko są... Twój freestyle ocenię? Pozwolisz, że nie będę oceniał? To jest głupota. No i nie żyje. Nie, to nie ma sensu, no nie? To nie ma sensu. Czemu się nie podniósł? Po prostu ta gra, ona chyba tylko... Taką radochę sprawia ci naśmiewanie się, ale ja się nie naśmiewam! Oglądam, jestem widzem. Sens jakoś walczyć, a tu nie ma sensu walczyć nawet z tymi potworami w ogóle, totalnie. Jaki jest sens walczyć, skoro nie możesz nawet ani zrobić... Jazda z widzami do spodu, byczek. No ciekawe, jak on pójdzie. Zbijesz z pasek jakiś. Ciekawe, czy cały ten film będzie bił byka bił. No, kto to wymyślił? Tak, ej, wino. A tu chyba też miniboss był. Włócznią? Czy nie? Czy z mieczem? Ja nie mogę nawet zobaczyć. Ja nie naciskam nic, a on nie uderza mieczem, tylko kopie im. Co? No skok klikasz! Witam komuś, jest ta. Dobra, znowu nie chcę łapać. No jest to walka z samym sobą. Oho, wykryło tego generała, no. Tato no z mieczem. Teraz z nimi jest. I co ja mam to zrobić, gościu? Chyba jest ta gra jak coś, no nie? Nie obrażaj. Mówię od razu, nie? Jest ta gra. Wymaga skilla, a nie OP buildu. No jest to spora różnica. Przez to, że więcej skilla w sumie. Tak, masa. Ty, ma jeden na jeden bossa. Może go zrobi. Za pierwszym. Tylko on ani razu chyba protezy nie użył, a ma... Nie, petard nie ma, bo trzeba je kupić. No to jest śmieszne, nie chcę mi się w to grać. Nie chcę mi się w to grać. Zagram w gierkę jak Wojtka goli. Nie ma skilli, nie ma lepszych mieczy, nie możesz wylewelować się, nie możesz mocniej bić, a boss cię zabija na hita. Sram na ten. Okej. Gówno w mordzie ci się bury liczy. Umiejętność dalania się w pację czy co? To chyba w Metinie tak jest. Nie w Sekiro. Ale to też jakaś no azjatycka gra. Nie możesz uniknąć, zobacz, ile leży ci gówno wstawiać w śmieciu. Siedzi i leży. I udaje, człowieku, że go dupa boli te. No i zobacz, no i tu nic nie może zrobić. No jest. Jest to walka, no co tu dużo gadać, no. Cóż się stało? Czemu jesteś tak ograniczony, że nie możesz przystosować swojego gameplayu do nowej gry? Oj, chyba zaraz. Nie wiem, zgubane, nie mam nic. Żadnych fajnych uderzeń, nic, żadnego damage'u. Jedyne co mogę zrobić, to się kręci jak gówno w kiblu i nic im nie robić. Chłop z wyskoku boksa od razu mnie zabija.
Herwig. W ogóle nie ma sensu ta gra, w ogóle. Bijesz się z pięcioma gośćmi, ale nie możesz nic im zrobić. Bo jak atakujesz jednego, to cię czterech innych uderza. I nie masz żadnego ciosu, żeby ich powalić, bo twoje ciosy robią im pałę. No cię... Ty rozumiesz, że... Pytanie, kiedy on się przestawi rzeczywiście Soulsów na Sekiro. Dzięki Dawidom za 9 lat. Nie ma sensu tak grać, GG, no GG, nie no. Nie dasz rady zablokować. Witam, wszystkiego. Apple. No to prawda, Trickers. Zgodzę się z tobą. Zobacz, jaki blok, jaki blok, patrz. Klikam blok. Zobacz, blok klikam, zobacz, blok klikam. I co to daje? Gówno to daje, przychlaście ty. Przychlaście. Gówno to daje, rozbijają ci bloki, cię zabijają. Srano. Sraj się. Dzięki Apple za 2 lata. Co dzisiaj grane? No jakieś gówno gierki, może jakiś speedrun. Czy rozumiesz, że oni ci ten blok i tak rozbiją zaraz, jak cię w kilku biją? Czy ty nie rozumiesz tego? Dzięki Wachez, 8 lat, witam. No nie można spamić w Sekiro, to jest spora różnica, trzeba wyczuć rytm. Bo jak spamisz, to i tak cię po czasie uderzą, jak nie te piątki, to bossy to na pewno. Musi się przestawić, mamon, no, z Soulsów na Sekiro po prostu. On jeszcze chyba grał wielkimi brońmi w Soulsy, więc jak uderzał i zbijał posturę hitem jednym, no to ciężko mu się przystawić, to trochę może zająć. No widzę, osłab się, kurwa, tej krawędzi, przychlaj się, jebany ty. Skończył Dark Souls 1, 3 i Eldena. Kurwa, jebany śmieć jakiś w garnek, jeszcze będzie mi to kurwa klepał. Oho, ej, zobacz! Five head moment! Ej, zrobi go! Czy są sposoby, żeby zaspamić te bossy, ale to no, jak pierwszy raz w życiu grasz tą grę, no to jest nie do zrobienia. Szmaciarstwo, patrz. Nie. To jest szmaciarstwo nad szmaciarstwem, człowieku. Na pewno, kurwa. Szmaciarstwo nad szmaciarstwem. On ma jeden cios, którym tylko robi dasza i mnie zabija i nic więcej. I to jest, kurwa, gra. Nie interesuje mnie nic, dzięki. Dzięki za nim za 16 lat. Dzięki, panowie. Gaoku dał na Golibordę 10 zł. Nie mam mieczy, nie mam damyczu, mad, nie mam skilli, mad, do dupy gra, mad, dziadek, obczaj stron, jak już temat mamona, dobre chłopaki tam są. Grypsiarze.pl, no trochę się boję wejść w taki link. A tak, to coś jak demotywatory? Jesteś, że tylko trzeba zrobić. To tak jakbym ci powiedział, no żeby być bogatym, to trzeba tylko zarabiać. To jest takie p***olenie twoje. Można jeszcze w Totka wygrać. Oho! Dotarł tu! Aha! Widz jakiś pisał, że on nie będzie parował. I rzeczywiście, on chyba całego byka będzie próbował, jeżeli widz nie trollował. Ciekawe, jak on zrobi byka bez parowania, to to jest jakieś osiągnięcie, to jest jakiś challenge. Czekaj, no. Nie, no nie da się tego. Właśnie, to jest... I koniec. Ale to jest zjebany ludzik. No tego boca nie można skipnąć, także... Znaczy, można glitchem, ale to... Zobaczymy. Nie chcę tipa wygrać. Na generalnym z łukiem się nauczy, na tym i coś tam.
No tak, petardami bardzo łatwo jest byk, to prawda, ale nikt mu pewnie nie powiedział o petardach. Jego tam widzę, jak jest ten czat w tym miejscu, to go większość ludzi troluje. Chociaż widzę, że piszą też sensowne rzeczy, które ataki parować nie, ale strzelam, że Mamon już uznał, że tyle ludzi go troluje. Więc lepiej wszystko uznać za trola, niż cokolwiek za coś sensownego. Co sądzisz o tym, że największy rasista, szowinista i homofob ma u ciebie suba? Każdy jest równy i każdy może być tu subaną. Jak masz konto na Twitchu i Twitch to akceptuje, albo taka osoba nie musi chodzić o ciebie. No to ja to akceptuję, no oczywiście i chętnie cię przyjmę. Nie jest to możliwe, żebyś go tak cały czas patrzył robił. Oj, to będzie ciężkie. Jeśli go w głowę nie atakuje, to mu się nic nie zadaje. A on nie będzie go parował, więc go będzie bił tylko w ciało. To jest... Nie możesz go zaatakować nawet parę. Utrudnianie sobie. Gigantyczne. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Dziękuję bardzo. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Iceferzus dał na Golibordę 20 zł. Zareagujesz mój freestyle? Wszystko randomowo z głowy nagrane wracając z pracy. Cienki, boję się, bo jak mi się nie spodoba i cię zwyzywało mi wysłałeś dwie dychy, to co wtedy? Dziękuję bardzo. Może nie zareaguję, ale puszczę na YouTube, na streamie, dobrze? Oj, umrze. I samo mnie zabiło. Samo. Ale czasem go w głowę uderzy przypadkiem, no. Chyba 5 hitów w głowę i mu posturę niszczysz. W sensie z równowagi go wyprowadzasz. O to chodzi. Nie da się tego zablokować. Do której strumyk? Do której chcesz? Zbanujcie tego śmietnika, który powiedział, żeby parować byka. Może ktoś go wpadać od razu, bo to jest najgłupsza osoba, jaką spotkałem. Ej, identycznie było, jak oglądaliśmy chyba Elden Ringa. Zbanował na samym początku typa, co mówił, żeby oznaczać moby. I po 2 godzinach mówi, ty, on miał rację, ale chyba on bana nie dał. O 7 dla tego człowieka. I tutaj to samo. Chociaż raczej tu zabije byka bez parowania, ale jest to naprawdę duże utrudnienie. Bardzo sobie utrudnia. Nie chce mi się tego robić. Da się to jakoś przebiec obok? Skolwa jest to możliwe. Bonzel, bo widzę, że znowu się coś tam kuku na muniu odkleja. Możesz... Człowiek, chłop mi będzie p***ł, żeby kac parował. Chyba kutasem, k***a. Dokładnie tak. Nie da się, patrz, mnie on mu zbił większość życia, bijąc go chyba w ciało. Ginę. Ciało się bije chyba jedną czwartą DMG. Pana szmata p***a. Dzięki za spanie za 9 lat. Witam, witam. Dawno cię nie było? No nie tylko ciebie. Chyba jaki to jest oszukane. Nie trafia mnie, damage dostaje. Witam, witam. Uderza w ścianę, ja stoję z tyłu, się podpalam w ogóle. No, witam, Werterek. Co za dyszki tu paratany to wymyślił? Co? Ty, stary. Stoję se tu, ten byk... Pala się tu z banem i mnie podpala gdzieś to jest tu. Co? No to trochę siema, chyba nie taki hitbox, Yui. Co? Kutas frame, w dupie mam ten kutas frame. Skoro unikam czegoś, to nie dostaję damage'u, rozumie twój mózg? Skoro czegoś unikam, to nie powinienem dostać damage'u, bo unikam tego, tak? Chyba no, kretynami jesteście? Dzięki, rozprawa 9 lat. Witam, witam. W końcu żulisko z Łodzi wróciło. Witam, Biseksa, witam. Nie co, wiem, no, lekki ja nie mogę się myszką i klawiaturą odwrócić, tak jakbym chciał tam, no nie? Ale bo co? Na padzie jesteś w stanie sobie po prostu nacisnąć w kierunku, w którym chcesz, a tu nie jesteś w stanie, tu musisz w prawo i wykierować pod tym kątem dopiero.
nie rozumiem, o co chodzi w tym momencie. To co on robił teraz najłatwiejsze do sparowania na byku. No, ale... Kurde, no czemu on zbanował tego typa? Jak on by to spróbował sparować i by mu wyszło, on by tego już byka zrobił dawno temu. Jego wersji gry się nie da. O, znowu ten kitek. Rozumiesz? Nie jesteś w stanie mieć konta, który pozwala ci na ten. Ale zobacz, jak ta gra to jest jednak, jak spojrzeć z perspektywy Mamona. Ta gra to jest troll, bo grasz na golema, znaczy się ogra, który jest takim trollbossem, którego się nie paruje, tylko unika. Po czym masz byka, którego też myślisz, że trzeba unikać, a nie parować jak ogra, a bojka trzeba parować, bo inaczej się utrudniasz. Ta gra cię nieźle troluje na samym początku, jak ją masz do czynienia. Zobacz. Nie jesteś w stanie nic kurwa zrobić. Można ogra parować, ale tam nie wszystkie hity. Ogra lepiej unikać, nie ma sensu go parować. Dużo łatwiej wtedy jest. O, tu... No nie jestem w stanie, powiem. Tak, ale on ma pierwszy raz w tą grę i tak patrzę z perspektywy jego. A czemu on sobie nie ozna... Dobra, za szybko się odwróciłem i te one gówno porcibało. Nie chce mi się już. Nie chce mi się. To te gry, kurwa, to są z playaka, nie da się grać w to na PC-cie. Po prostu się nie da na PC-cie w to grać. Bo się wypierdala 15 razy na minutę. A to Sekiro nie wyszło na PC-ta w tym samym czasie? Co na... ten? Jestem, nie ma sensu w to grać. Czyli bardzo się osiad, witam. Jaki serial? Ty baranie i p***olony, to że kupię pada nie sprawdzi, że, nie sprawi, że ta gra nie będzie crashowała. Ch***ź to. Nie, nie potrzebuję suki, sorry. Jaki to, serial na Insta? Suki. A, tą bajkę. Bajkę? Chińską? No nie, no to nie. No naprawdę crasha dostałem. Szkoda, że tak myślisz, chyba psie. Ten pasiec co nie miał... Czekaj, co? Zostana... Agnieszka. Nie no, naprawdę crasha dostałem. Szkoda, że tak myślisz, chyba psie. Nie no, wejdziemy, jeszcze spróbujemy, ale głodny jestem. Jestem głodny, no nie? Witam cię, Dance. Witam, witam. I teraz muszę biec tyle tam, bo jakiś śmietnik... Sekiro oglądany u Mamona. Bo jakiś śmietnik jebany, jak tam po poślizgu? No, mi z klikiem ten poślizg wyszedł. To niezła gra, kurwa! Ej, Fjutold Tadzikiewicz. To jest mój widz. Aha, nie mogę, bo przecież umarłem, bo przecież jakaś łaj pana mi grę skraszowała, no tak. Co tak nie ani na software, bo mogliby użyć... Kiedy zrobię live kulinarny z chrupiącą? Ja już kiedyś mówiłem, że jadłem... Ty, wstawiłem jak oglądamy chrupiącą na YouTube'a i ludzie pisali, że mi się w głowie popieprzyło, że już mi nie smakuje chrupiąca, bo tego... Wyszedłem z ciężkiej biedy i teraz tylko hamburgery za 40 zł są dobre. Ale chłopie, co ty pieprzysz? Czasy się zmieniły. Wiesz, Maria Curie-Skłodowska też wpieprzyła jakiś polon i rad do mordy, bo myślała, że to raka nie wytworzy. Rozumiesz? To samo z mortadelą. Teraz są badania, że to skraca życie, dlatego się tego nie je. Kumasz? ...żyć mózgu, jeżeli za tyle milionów zarobku mają gry, to mogliby chociaż je naprawić dobrze, co? A nie, człowieku, byk dolony uderza człowieku kilometr obok mnie w ścianę, a ja się podpalam, bo nie wiem, z dupy mu się kopci. Jaką korę z drzewa, nie wiem. Eltenowi bym dał, Sekiro niech
pierdala, bo jest głupio zrobione. Hitboxy są dość tutaj. Czekaj, jakie za 20 lat? Nie wiem, no, dla mnie Sekiro ma najlepszy system walki w grach, ale problem jest taki, że on na to patrzy jak na Elden Ringa i nie może zrozumieć nadal, że tu się w tej grze paruje, a nie unika. Rozumiem, Artur. No to napisz temu typowi na YouTubie. Idź go znać i wejdź w nim, z nim w konwersację. Ej! Czy on zabił byka? Czekaj, gdzie on teraz jest? Ej, czemu nie ma jak zabija byka? Bo to wygląda jakby go zabił. Czy mnie popieprzyło? Nie, on go nie zabił. Nie skipnął, bo się nie da. On poszedł gdzie indziej, ale gdzie on poszedł? Czekaj. Kurde, nie ogarniam. Coś mi się porypało. Ogólnie napiszę ci tak. Mortadela to najlepsza szynka na świecie, chrupiąca z patelni. No, ketchup na to, no. Czy byłem na siłę... Będą jeszcze gry flash. Czekaj, gdzie on jest? Bo mi się już we łbie popieprzyło. On nie zabił byka, ale... No widzę, że na moście, tylko mi się we łbie porypało. Jest mocniejszy od bossa, no nie chce mi się w to grać. To jest głupie. Nie no, zobacz, tu się nie szło później? Ej, on zabił byka czy nie? Wygląda jakby go zabił, ale nie pokazali, że go zabił. I nie wiem, czy on go... Powinien go zabić, ale... Nie wiem. No co nie pauzuj, no widzisz, że idzie na górę. Zabił byka, tylko nie pokazali jak. Bo tam przejścia nie ma. No zabił... Oj. Dobrze, że to się nie liczy jako śmierć tu, bo już bym miał chyba ze 100 desek, tylko pół życia ci zabiera. No zabił, tam na dole jest byk. No dziwny, dziwny film, bo nie pokazali jak byka zabił, nie rozumiem czemu. No zobacz, i nie chce się złapać, patrz. Ale to zabił ewidentnie. Złapanie się nie działa tak jak powinno. Wełby mi namieszał ten film, bo jest to dziwne, że nabił na byku z 30 śmierci czy 20 i nie pokazali jak go zabija, ale zabił. Nie wychyla. Czemu Sekiro nie ma? Bo nie grasz w to, bo nie jest ta gra przystosowana dla ciebie, wiesz? Bo nie jest ta gra dla ciebie przystosowana. Bo ta gra jest dla, wiesz, normalnych ludzi, a nie zjebów takich jak ty. Wiesz, dzieciaku? Bo tacy ludzie jak ty... O, to jest to, co mi spisał. Czemu Sekiro nie ma trzech protez? On na to teraz odpowiada. Czemu Sekiro nie ma trzech protez? Dzięki, Jakub. Dzisiaj drugą z trzech sesji. Żeby dziary zrobić, skończyłem. Okej. Okay. Jak? Boli? Czemu Sekiro nie ma trzech protez? Sekiro nie ma... Bo nie grasz w to, bo nie jest ta gra przystosowana dla ciebie, wiesz? Bo nie jest ta gra dla ciebie przystosowana. Bo ta gra jest dla, wiesz, normalnych ludzi, a nie zjebów takich jak ty. Wiesz, dzieciaku? Bo tacy ludzie jak ty nie powinni w ogóle mieć dostępu do innych ludzi, bo ty nic nie wnosisz do życia, tylko jesteś wykorzystywaczem. Prawdopodobnie jesteś wykorzystywaczem u siebie we własnym domu, bo nawet zamiast śmieci śmieciu wynieść, to wyzywasz ludzi od niepełnosprawnych przez internet, bo taki jesteś zajebistym człowiek, że musisz wyzywać ludzi chorobami, bo ty się naśmiewasz z ludzi chorych. Taki siebie jest człowiek, gościu. Tacy ludzie jak ty powinni w ogóle wydalać od normalnego społeczeństwa.
Już ci banę przesuwam. Tacy ludzie jak ty nie powinni mieć w ogóle dostępu do społeczeństwa. Ty powinieneś chyba ze swoimi przygłupami, koleżkami jednymi siedzieć i się z nimi męczyć 24/7, żeby twój mózg jebany chyba cię tego nauczył. Schizo. Niestety, jak widać, rodzice twoi nie są na tyle odpowiedzialni, czy nie poczuwają się na tyle, by jak ktoś się zdecydują na dziecko, to je wychować i nauczyć czegoś. To jest... Tutaj doszło do Sigmy. Wstyd dla twoich rodziców, gościu. Dobrze mówi? To jest wstyd dla twoich rodziców, kurwa. Że takiego głąba wychowali, człowieku, co kurwa tylko umie wydalać od kogoś z kanału, bo nie potrafi się normalnie nawet zachować. Tyle jesteś kurwa warty, gościu. Dla mnie gówno w kiblu ma większą wartość niż ty, gościu, nie? Po tym, co zaprezentowałeś, więc no nie wiem, czy to... Przypomnę, chłop napisał, czemu Sekiro nie ma trzech protest. Takie fajne, żebyś był zadowolony. Możesz się kolegą pochwalić, że jesteś poniżej gówna. Coś pięknego. Ziomeczku, jak coś, przesuwam wam ten pasek. Jest to coś pięknego, no, stary, nie powiem. Co taki kretyn myśli, przychodząc tu? On nic nie myśli, bo tacy ludzie niemożliwe, żeby myśleli. Bo to jest stary niewykonalne, żeby ktoś był na tyle głupi, żeby... Legenda głosi, że to teraz o tym chłopie gada. Nie wiedzieć, że przyjdzie i wyzywa, to będzie... Rozumiem, to muszą być największe głąby, to musi być najgorszy sort ludzi generalnie, no nie? Jaki istnieje, bo to niemożliwe, żeby to rozumiem, było... Rozumiem, pan Leniwy, zgadzam się. Ziomeczku, bo to niemożliwe, żeby to było normalne. Dzięki Kurczak Burger za 3 lata. Co jest, to ty żyjesz? Żyję. Co dzisiaj grane? Jakieś gówno gry, może speedrun? Zobaczymy. Rozumiesz? Wiesz, co się stało? W skoku trafił mnie i mi przerwał lot. Nie wiedziałem, że tak można nawet. Witam, Liven. Do gier flash, kiedy wrócę. Tak, Maliniak, właśnie przyszedłeś od... Co? Rozumiesz? Nie może przerwać tego skoku jak coś. On tu źle po prostu zagrał. Wiesz, co się stało? W skoku trafił mnie i mi przerwał lot. Nie wiedziałem, że tak można nawet. Chłop, tak, Maliniak, właśnie przyszedłem się opłacać pałę. Widzowie, Maliniak się zaoferował, że on wszystkim opłacał pałę, jak widzicie na czacie. Bo zapytał się co, czy ma pałę dalej się. Rozumiecie, jaki to... Co? Jaki Maliniak? Maliniak. Czekaj, coś tam napisał. Zrobisz dwa obroty na wózku, albo jeden dasz radę chociaż. Ja pierdzie. Tak, Maliniak, właśnie przyszedłeś opłacać pałę. Dzięki forłak, jak zapytasz się lat. Widzowie, Maliniak się zaoferował, że on wszystkim opłacał. No jakieś gówienko dzisiaj, nie? Bo zapytał się co, czy ma pałę dalej się. Rozumiecie, jaki to jest głąb? Ja wypłacam cię, stary, widzowie mogą sobie nie życzyć, żebyś tym człowieku oferował jakieś propozycje seksualne. Gość, dobrze mówi, Sigma. W ogóle piszesz. Dalej stąd, kurde. Tak, Defrut. Widzowie byle czego ziomuś nie biorą jak coś. Wiesz? Moi widzowie byle czego nie biorą, więc musisz, nie wiem, może kurwa, może jakiś żon pod śmietnikiem będzie chciał twoją człowieku kurwa, parówkę, ale no tutaj na pewno nikt nie chce, gwarantuję. Dzięki Bonzel za 5 lat, schizo. Schizo. Wyśmieli gościu. Szym do kurwa ludzi ty. Do ludzi, gościu. Chłop przyszedł i myśl, rozumiesz klienta? Chłop myślał, że jest tak wspaniale wyjątkowy, że wszyscy będziecie chcieli jego pałę. Rozumiesz, głąba. Ci goście są po prostu wybitnie. On za każdym razem spamuje skok razy dwa i się dziwi, że mu się postać nie łapie albo nie rzuca linki. Chłop przyszedł i zobacz. Myśl, rozumiesz klienta? Chłop myślał, że jest tak wspaniale wyjątkowy, że wszyscy... Za każdy raz jak tak nogą kopnie w powietrze, znaczy, że przyspamował po prostu skok. Ale czemu on to robi? Wszyscy będziecie chcieli jego pałę. Po prostu nie skoczy. Rozumiesz, k***a głąba go. Tu znowu, widzisz? Ci goście są po prostu wybitnie.
Bo to mu utrudnia, bo on przez to, że tak klika, potem się dziwi, że mu jakieś animacje sobie psuje. Kiedy tak mniej więcej, bo się pouczyć trzeba technikum czwarta klasa, ciężka sprawa. Przecież technikum czwarta klasa to jest jak druga klasa zawodówki, czyli tak. Nic nie robisz, nic nie robisz, nic nie robisz. Jest jeszcze trzeci. Nie, one w powietrze rzucają to. Nie, ale tak na poważnie, w technikum, z tego co słyszałem, są praktyki. I ci za to raczej nic nie płacą. To jest najgorsze, co jest w technikum chyba, nie? W technikum w czwartej klasie sprzedawałem 50-60 fajek na sztuki. Ty jesteś biznesmenem, to akurat się szanuje. Nie da się nawet tego uniknąć! On to rzuca tam, ja się przesunę w bok i to jest samo... Nie no... Czekaj, o co chodzi? Analiza. Nie da się nawet tego uniknąć! On to rzuca tam, ja się przesunę w bok i to jest samo... Nie no... To największy k***a przygłów wymyślił, jaki mógł wymyślić. To wymyślił taki przygłup, że k***a nawet bliski to chyba ci z czatu nie są takimi głąbami jebami, jak ten przygłup, no co nie, to wymyślił. No muszę go zabić, bo nie wytrzymie. Zabij, zabij. No way. Nie mogę wytrzymać, za dużo razy mnie pokonał. Musiałem go pokonać. Miyagi przygłup, no. Nie no, ale naprawdę Miyagi mógłby się bardziej postawić. Co, i nie mogę wyżej wejść. A, że mogą, w sensie już? Pieniędzy. Nie da się ich ominąć. Dziadek odpal dziś kini, to raczej nie, Dan, ale może jutro to odpal, zobaczymy. Jak coś. Ale tej gry chyba na Steamie nie ma, tak? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzrobić. Rozumiem, farmakak. Kulawy dał na Golibordę 10 zł. Konfiego tak popierdoliło przez tę grę, że to szok, a nie czekaj, Konfi zawsze był popierdolony, taki karioner, przy nim to Sigma. Tak, nie pisz tak na tego. Świetnie, że ma ocenę 10 na 10. Gratuluję ci. I kto to oceniał? Gracze? Czy osoba, która bierze za to hajs? No zastanów się mózgiem. Gracze. Dzięki Andrew na 6 lat. Graczy wszystkich, stary, 10 miliardów graczy, wszystkich z dowodu spisali i za i ten, ich głos się liczy. Na pewno tak było, widzu. Na pewno, mordeczko. To nie jest tak, że przedstawiciel jakiejś strony, co bierze hajs, to rekomenduje i recenzuje. To nie jest religii. To ty recenzujesz jako widz. Na pewno tak jest, mordeczko. Ja ci wierzę na słowo, jak coś. A mnie nie interesuje. Czapka piekarza. To jest według ciebie teoria, jak z czapką piekarza w Biedronce czy gdzieś? Bo może tak być. Gdzie twoja stara pracuje, gościu? A cóż, to jest twoja sprawa, jeżeli ten. Pamiętaj, żadna praca nie hańbi. Do widzenia, kolego. Za co ban? Twoja stara z burdela. Żadna praca nie hańbi. Do widzenia, kolego. Ta, możesz walnąć negatywną ocenę. Na pewno możesz walnąć negatywną ocenę. Na pewno. To walnij. Walnij. To może. Zrób negatywną ocenę. Czekam. Zrób. Tak, żeby się liczyła, miała jakieś znaczenie w ogóle ta twoja ocena, jak coś, no nie? O co chodzi? Dobra. Widz powiedział omin. Ominąłem. Stary, połowy tych głosów twoich to nawet nie dopuszczają tam. Poza tym i tak nikt nie bazuje na twojej opinii, tylko na opinii renomowanych czasopism. Jest nawet dziś dokument w internecie na ten temat. Ale... Tu chyba chodziło o ceny na Steamie. Dupa. Tak samo było z gazeta. O! A ciekawe, czy ten dokument o tym, co mamon mówi, ma żółty napis. Mega susi moment. O! 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 Nasiono.
O, wracamy tu od razu do pani koleżanki. Pyk. Nie do ściany, do ogniska, kurwa. Nie do końca to jest legitne. Jak pogrzebiesz na YouTube, jest dokument na ten temat od gości, którzy... od twórców gry. Nie no, ale ogólnie to widzieliśmy, jak to wygląda w Lords of the Fallen, nie? Jak sraka te oceny, ale to oceny od tych, no... jak to się mówi? Dziennikarzy growych, jak sraka, ale... to jest RNG po prostu, a tu chodzi o oceny na Steamie. Bo widzę ten czat. Oceny na Steamie. No i to tam możesz dać ocenę negatywną bez problemu i ci nic za to nie zrobią. Tylko musisz grę kupić. Przeczytaj sobie. Znaczy obejrzyj sobie. Oglądałem któregoś razu jakiś ten, że była taka sytuacja, że twórcy gry napisali do Steama ze względu na negatywne recenzje i Steam to... Nie wiem, obejrzyj sobie, jebie mnie to. Masz rację, widzu, niech tak będzie. Żyj w swojej bańce dalej. Czy to prawda, czy nie, jak ktoś wie? Jest normalnie potwierdzona faktem sytuacja, gdzie Steam wypisał komentarze negatywne, ja nie wiem, nie wiem, o czym mówiła mamo. Ludziom, a ty mówisz, że nie. Przecież są co jakiś czas na Steamie te takie raid graczy na jakąś grę, bo wyszedł jakiś update gówniany i oceny momentalnie spadają. I to nie jest tak, że one z dnia na dzień znikają. Przecież. Także nie wiem, o co chodzi. Jest to dość częsta rzecz. Przecież chyba Diablo wyszło, Diablo 4 chyba wyszło na Steama i miałeś bomby. Bardzo negatywne oceny i chyba z tym Steam nic nie robił. Właśnie na tym polegają te oceny. Syn komendanta... Ale co ty mówisz? Nie patrz tylko na Steam, dlatego ja powiedziałem wyraźnie. Syn komendanta napisał na czacie, że jak dasz negatywną ocenę, to tajni agenci do ciebie przychodzą. Faceci w czerni. Czasopisma. Renomowane. O, tu jakiś żul siedzi, nie wiedziałem. Ja też... Ale co on gada? Nie wiem, o co chodzi, ale się wypowiem. No część ocen usuwają chyba, że się gracze skapną? Ale kto usuwa? Nie rozumiem tego. Tu nie ma w ogóle możliwości z nimi wygrać w uczciwej walce, zobacz. Ja go uderzam? Z każdym Mikiry tym, co mnie paruje... Powinien Mikiry sobie już odblokować, by miał dużo łatwiej. Zobacz, ja nie mogę mu oddać. Ja nie mogę mu oddać. Oni go trolują, widzę na tym czacie. Chociaż ktoś mu napisał o Mikiri. Trolone! Widzisz ten komentarz? Czemu ktoś napisał, żeby uderzył się w pusty Sagan? Co to znaczy? Tobie używanie mózgu by pomogło, dzieciaku, wiesz? Na pewno rodzice byliby dumni, że mają fajnego syna, a nie przygłupa jego. Co ty japczysz? O, widzisz, nauczył się skilla. Mogę nawet drugiego ciosu zadać. Przecież on... Stary, zobacz, ja po takim ciosie robię 4 fikołki do tyłu. Oni go trolują, bo on się Mikiri chyba nie nauczył. Chociaż jak on ma ten hitek, to czy on ma już Mikiri? Może on ma już Mikiri, tylko o tym nawet nie wie. Bo pewnie nie czyta tych opisów. Żegnam frajera. Za co? Siema, I am stupid, ktoś napisał. W sensie taka wiadomość, o co chodzi. I dostał bana. Za co? Cios, robię 4 fikołki do tyłu! To jest emotka konfi? No ale to... Emotka jest, to napisałem emotkę chyba, czy nie? Kurde, nie wiem. Żegnam frajera. To ktoś napisał siema konfi i dostał bana, tak? Zobacz, rozumiesz? Rozumiem.
co ja japcze powiem? No ten. Jakie gacie ma, zobacz ty. Rozumiem, Jany. A petardę ma. No kurwa, ty głupia bana gro w dupę polona. Nie no, odechciała mi się grać przez te krasze. Słowo honoru mówię. No jak oni gry nie potrafią zrobić, człowieku, multibilionowa platforma gry nie potrafi zrobić. A... Dzięki DJ Lampa za 4 lata, Vito. Activision, jeszcze się chwalą, że są Activision, gówno Vision. A. Dzięki, Rafał. Rozumiesz, że on rozumie, że ty rozumiesz, że my rozumiemy, że ty rozumiesz, że on rozumie, że ktoś się rozumie? Tak. Nie, po prostu się gra wyłącza. I to się dzieje tylko na solsach. To się dzieje tylko na solsach. Okej. Okay. Fajna. Będziemy oglądać dalsze zmagania. Jestem ciekawy, jak w końcu dojdzie do jakiegoś bossa, jak sobie poradzi z nim. W sensie do zwykłego takiego bossa, na przykład do tego na dachu i jakoś się nazywał. I coś tam. Ja to nazwę, mam pamięć do nazwy słabą. Co to jest? Nie, nie chcę tego. Agrypsiarzy.pl miałem zobaczyć. Jest coś takiego, grypsiarze.pl. I to jest stronka, gdzie ludzie zliczają ile banów. Czekaj, co? Zobacz. 14 lutego 102 permbany. U Mamona to jest. Dzisiaj 50 permów. Co się dzieje? Jakiś pogrom. Siema Konfi. I ban. Dlaczego Konfi z Płocka, który... Ja pierdzielę, ale zobacz. Leg. Boże. Czemu je... u niego jest chyba automatyczny perw, jak się pisze siema Konfi, tak? O co chodzi? Siema mi to manie, kiedy opowiesz? O co chodzi? Ej, to jedna osoba ciągle konta zakłada, czy to różne osoby? Zobacz, to ten na przykład. Taki sam nick. A, bo to ten sam ban. Ej, ciągle jest siema konfi, cały czas. Siema konfi? Ty wiesz, że was obrażą, dlatego że... Mam za grosz szacunku. Matkę zawołaj, chociaż skoro nie dopilnowała syna. Co? Ej! Ile bossów pokonałeś już? Ban. Okej. Nopkiem jesteś. Ty wiesz, co ty mówisz? Nie, dobra, nie przeglądam tego. Dziwna stronka, powiem wam. Dziwna stronka. Bardzo dziwna. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę